Dobrze, Mateusz, nie przedłużając, powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z piłką nożną, kto cię zaprowadził na pierwszy trening i jak to wyglądało? Bodajże na pierwszy trening wybrałem się w wieku 8 lat z bratem. Nie do końca mówię, nie do końca pamiętam jak ten pierwszy trening wyglądał, ale gdzieś od zawsze w moim sercu była piłka i gdzieś stawiałem sobie to na pierwszym miejscu. Od zawsze chciałem w nią grać i tak naprawdę od małego można powiedzieć, że mieszkało się na boisku. Mówię, no, grało się z kolegami przez całe dnie, wakacje. Rodzice nas musieli ściągać z tego boiska. Pierwszy klub, w jakim tak jakby występowałem, no to była Mała Panna Włozimek. No właśnie, to malutki klub. Jak to się stało, że udało ci się wybić z tego miejsca? No nie powiem, że było łatwo, no bo gdzieś były różne decyzje, trudne, mniej trudne, ale gdzieś no, uważam, że ciężką pracą doszedłem do tego, gdzie teraz jestem. Tak jak z takiej małej miejscowości pokazało to, że może być kilku dobrych zawodników. Też nie zapominajmy o tym, że Paweł Olkowski czy Waldemar Sobota grali w reprezentacji Polski. Także uważam, że Ozimek to jest małe miasteczko, ale z wieloma dobrymi piłkarzami. Na tym etapie właśnie gry w tym mniejszym klubie, na etapie rozwoju swojego, miałeś gracza, na którym się wzorowałeś, od którego chciałeś coś wyciągnąć? Znaczy powiem tak, może nie aż tak, ale od kiedy poznałem, zacząłem tak oglądać mecze i można powiedzieć, że Neymar tak wychodził na taką wschodzącą gwiazdę. Wtedy bodajże grał w Brazylii, także gdzieś można powiedzieć, że jego gdzieś pokochałem, jego grę, jak on drybluje i to, co robi na boisku z piłką. To się gdzieś potwierdziło, no bo gdzieś on utrzymuje ten poziom tak jakby do teraz. Uważam, że jest jednym z lepszych piłkarzy na świecie. Właśnie teraz, jakbyś miał wyciągnąć jedną rzecz od ulubionego albo od piłkarza, którego gdzieś obserwujesz, jedną rzecz z jego umiejętności i dołożyć ją do swojej gry, co by to było, jak myślisz? No myślę, że na pewno wykończenie. Wykończenie sytuacji, bo gdzieś uważam, że z tym mam chyba największy problem, jeśli gdzieś znajduje się już pod polem karnym. Uważam, że dochodzą do tych sytuacji, ale gdzieś brakuje tego wykończenia i uważam, że powinienem nad tym gdzieś pracować i uważam, że na pewno to gdzieś Neymar robi dobrze. Jesteś, można powiedzieć, że jesteś graczem też wielozadaniowym, bo możesz grać na różnych pozycjach, ale ten ofensywny pomocnik to chyba taki optymalna dla Ciebie pozycja i też chyba czujesz się najlepiej. No tak, uważam, że pozycja numer 10 lub bok pomocy, prawa czy lewa strona, uważam, że gdzieś nie robi to jakiejś wielkiej różnicy i gdzieś tam się najlepiej czuję, no bo gdzieś na tych pozycjach wcześniej występowałem. Przychodząc do GKS-u, to wiedziałeś, jak będą, czy miałeś sprecyzowane oczekiwania trenera, dyrektora wobec tego, jak masz funkcjonować w naszym systemie? No gdzieś ten system cały czas poznaję w treningu, rozegraliśmy dwa sparingi i tak naprawdę jest to coś innego niż we wcześniejszych klubach, czy to w Opolu teraz. Można powiedzieć, że ustawieniem graliśmy podobnym. W Opolu teraz za trenera Nocenia graliśmy 4-2-3-1, wcześniej za trenera Plewni 3-5-2, 3-4-3, ale gdzieś założenia i ta taktyka jest całkiem inna. Także uważam, że wdrażam się do zespołu, poznaję to wszystko. Z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Wracając bardziej do wcześniejszych etapów Twojej kariery, czy uważasz, że awans do Ekstraklasy z Podbeskidziem Bielsko-Biała to jest Twój największy sukces do tej pory? No uważam, że to bardzo miłe przeżycie, awansować do Ekstraklasy. Na pewno to zostanie gdzieś w moim sercu, w pamięci. I myślę, że tak, że to było gdzieś największe takie spełnione marzenie. Masz 28 lat, więc teoretycznie wkraczasz w ten najlepszy
wiek dla sportowca. To też chyba ważne, żeby ten okres wykorzystać jak najlepiej dla siebie i dla drużyny. No zgadza się. Mam 28 lat, gdzieś patrzę teraz tylko do przodu, dlatego też zdecydowałem się podpisać kontrakt w KKS-ie Katowice, bo uważam, że ten klub cały czas się rozwija, idzie do przodu i uważam, że wyjdzie to na dobre. Dla Odry Opole, dla twojego poprzedniego zespołu, ta runda jesienna na pewno nie była tak, jak sobie życzyliście, ale ty indywidualnie miałeś kilka naprawdę dobrych meczów. I jak ocenisz tę rundę właśnie pod twoim kątem? Uważam, że gdzieś w Opolu mieliśmy i jest dalej fajna drużyna gdzieś, ale mówię, gdzieś nie umieliśmy jakoś sobie z tym poradzić, ze stratą tych bramek, bo gdzieś w ofensywie stwarzaliśmy sytuację, ale gdzieś słabiej broniliśmy i gdzieś brakowało tych punktów, ale co do mojej osoby, to uważam, że była to niezła runda. Też wracałem po urazie kolana, w której tak jakby okres przygotowawczy przepracowałem, ale można powiedzieć, że nie na 100% i gdzieś byłem wdrażany, wracałem powoli, ale uważam, że ta końcówka, te ostatnie 8 meczy było na dobrym poziomie, ale uważam, że mogę dać jeszcze więcej drużynie, gdy poczuję tą pewność, jakość na boisku, to uważam, że mogę sporo pomóc. Jak ocenisz te pierwsze tygodnie spędzone z KKS-em Katowice? Fajnie na pewno, bo znam też kilku tu chłopaków, wiadomo, też z boiska rywalizowaliśmy razem, także uważam, że fajnie, szatnia też mnie dobrze przyjęła. A co do tego, jak gdzieś pracujemy na boisku i to tak jak wcześniej wspomniałem, jest dużo więcej założeń taktycznych, trzeba to realizować, dużo większe obciążenia też, ale uważam, że mówię, to jest teraz taki etap, też okres przygotowawczy, przylecieliśmy tutaj do Turcji i chcemy jak najlepiej go wykorzystać, przygotować się z drużyną do tej drugiej rundy i zrobić wszystko po prostu, żeby było zdrowie, ale też nie zapominajmy o tym, że to, czego się od nas wymaga, to na pewno postawy dobrej na boisku i żeby w tej drugiej rundzie punktować. Jesteśmy w Turcji, wspomniałeś o tym, że dzielisz pokój z Marko Roginiciem, z którym też znałeś się wcześniej, bo graliście wcześniej. To taka postać nietuzinkowa na pewno w tej drużynie, Chorwat z krwi i kości. Powiedz, jak się dogadujecie? No z Marką mam dobry kontakt, wiadomo, śmieszny, fajny, pozytywny chłopak. W sumie na razie co w pokoju dużo nie rozmawialiśmy, bo gdzieś tego czasu jest mało, a jak mamy wolne czy coś, no to Marko przeważnie śpi, także staram się mu też nie przeszkadzać. Już tak na koniec. Co Mateusz marzy, co robi w wolnym czasie, kiedy się nie zawsze myśli o piłce, a kiedy trzeba też ładować baterię? Na pewno spędzam czas z rodziną. Teraz urodziła mi się córeczka, mam też syna, także im poświęcam najwięcej czasu. Także mówię, gdzieś to robimy na co dzień, a staram się też jakieś, mówię, jeśli mamy więcej czasu wolnego, to wybieramy się gdzieś z rodziną w góry na kilka dni lub na wakacje, lub po prostu spacery jakieś czy takie wyjścia. Już jeszcze dodatkowo na koniec, jak się aklimatyzujecie w takim razie w Katowicach rodzinie? No bardzo dobrze. Gdzieś jak już wiedziałem, że będę podpisywał kontrakt z GKS-em, no to gdzieś jeszcze w Sylwestra bodajże wprowadzaliśmy się już do mieszkania, bo gdzieś już wcześniej sobie znalazłem to mieszkanie i myślę, że wszystko poszło bardzo sprawnie i gdzieś ja też wolę tak mieć już wszystko ułożone, gdzieś pierwszy trening z drużyną, no to już tak jakby chcę mieć wszystko, żeby było na miejscu poukładane, żeby już nigdzie nie jeździć, nie przeprowadzać tych rzeczy wszystkich z mieszkania na mieszkanie, tylko po prostu już zająć się typowo treningiem.